To jest telewizja Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Jesteśmy w Chełmie, dobry wieczór, a moim gościem jest dzisiaj Tomek Moskal. Wielkie jo! Agata Passent, tak naprawdę, gościem Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Dzień dobry. I krótkiego wywiadu, witam serdecznie. Agata, trochę się nagadaliśmy podczas spotkania. Mhm. Mam wrażenie, że było sympatycznie i miło. Tak, aczkolwiek wcale nie zawsze się zgadzaliśmy. Ale tak zagadaliśmy, taki czad mieliśmy, że nie zdążyli nam się w ogóle wciąć widzowie z pytaniami, czytelnicy biblioteki chełmskiej. Chyba za dużo nawijki mieliśmy. Ale mam wrażenie, że zadaliśmy kłam, głównie ty, tym co mówiłaś i w jaki sposób to robiłaś, zadaliśmy kłam, że ludzie nie czytają i nie interesują się czytaniem. Bo dzisiejsza frekwencja tutaj i no to, jak ludzie reagowali na to, co mówiłaś o książkach, o tym, że trzeba czytać, warto czytać i że jest co czytać, to mam wrażenie, o tym świadczy. To nie jest frekwencja, która była na spotkaniu ze mną. Proszę się nie sugerować tymi pustymi siedzeniami tam, bo były wypełnione. Blue screen, także to wszystko załatwimy. Właśnie, telewizja kłamie, ale nie Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Więc było mnóstwo czytelników i czytelniczek. I ja zadałam kłam temu, że nie czytamy, ponieważ od pewnego czasu trend wcale nie jest spadkowy. Może nie czytamy wystarczająco dużo, żeby dyrektor Chełmskiej Biblioteki był usatysfakcjonowany, ani ja, ale czytelnictwo nie spada, utrzymuje się na takim średnim poziomie, spadało wcześniej, a teraz jest bardzo dużo ciekawych nowości, jest dużo ciekawych reportaży, które tłumaczą nam skomplikowany świat, który nas otacza lepiej niż media elektroniczne i internet, w którym jest też dużo takiego śmietnika. Polscy i polskie ilustratorki książek to są po prostu geniusze i geniuszki przywożące nagrody z targów w Bolonii na całym świecie, więc książki są coraz piękniejsze. I no myślę, że też trochę poprawia się sieć bibliotek i to, jak biblioteki wyglądają. No, ta jest już w ogóle, wiesz, perłą, ale w niektórych miejscach w Polsce też biblioteki były odnowione albo postawione nowoczesne i takie przyjazne miejsca, gdzie nie tylko się przychodzi wypożyczyć książkę, ale też pogadać, spotkać fajną panią z biblioteki, czy pogadać o książkach. My staramy się to łączyć i rzeczywiście w fantastycznej byle, której się znajdujemy i takim miejscu, które samo w sobie stwarza nieograniczone możliwości, żeby książkę pokazywać szerzej, lepiej, pełniej i w taki inny, nowoczesny sposób, no to staramy się też z tymi ludźmi, którzy do nas przychodzą, rozmawiać. A propos rozmów, ty piszesz do ludzi, jesteś mistrzem felietonu, niedaleko pada jabłko od jabłoni, tak się mówi. W twoim wypadku to facet, który był twoim ojcem, jest twoim ojcem, Daniel Passent. Jeśli mówimy o mistrzach polskiego słowa, mistrzach polskiego felietonu, no tak, żeby być kurtuazyjnym, powiedzmy w pierwszej trójce na pewno się łapie. Nie jest łatwo pisać felieton, zwłaszcza mam wrażenie w dzisiejszych takich mocno szybkich czasach, gdzie ludzie nastawieni są na krótką formę z jednej strony, ale z drugiej strony na niewielką ilość treści. Tak i nie. Myślę, że dzieje się tak dużo ciekawych sytuacji zapalnych, że tematów nie brakuje. Nie nudzimy się. Przynajmniej myślę, że czytelnicy Chełmskiej Biblioteki to ludzie inteligentni, którzy nigdy się nie nudzą i otaczający nas świat stał się tak skomplikowany, że felietonista, myślę, jest przydatny i felietonistka, bo trochę stara się go przetłumaczyć. A też jest dużo takiej miałkiego tekstu, miałkich informacji, które są niepodpisane przez nikogo, nawet w papierowych wydaniach. Miewamy czasem teksty, ale ten tekst jest niepodpisany, albo jest jakiś tylko MK, czy jakiś. Nie wiemy, kto za nim stoi. A felietoniści są konkretną twarzą, konkretnym adresem, i jeżeli felietonista jest dobry, rasowy, to ma rozpoznawalny styl. A wiesz, Amerykanie mówią, że image is everything i styl bardzo się liczy, w literaturze też oczywiście styl się bardzo liczy, a poza tym myślę, że to są też czasy, które sprzyjają takiej płynności, elastyczności, a ten gatunek bardzo daje miejsce, jest takim miejscem, gdzie można poeksperymentować. Można napisać felieton w dialogu, może to być monolog wymyślonej postaci,
Można być trochę scenarzystą, trochę aktorem, troszkę. A też nie trzeba być wcale aż tak bardzo szczerym. Bo ja zawsze mówię, że felieton jest rodzajem maski, tak? Bo nas nie obowiązują, my nie jesteśmy wydaniem faktów i możemy sobie pewną fikcję też wymyśleć i sami siebie trochę stworzyć. Więc to jest też dobre dla ludzi, którzy są złośliwi, wiesz, i mają kompleksy i tak w tym felietonie można sobie tak, a to czasem trochę przywalić komuś, i to trochę skompensować. Taka w sumie miła polska rzecz, ten felieton. Tak. Agata, jesteśmy w takim małym studio telewizyjnym Chełmskiej Biblioteki Publicznej, ale za twoją osobą przeniesiemy się w świat wielkiej księgarni telewizyjnej i wykorzystując twoją obecność tutaj u nas w sali widowiskowej zapytam ciebie o to, co ostatnio zwaliło cię z nóg literacko, tak szczerze i tak w pełni? Co przeczytałaś i powiedziałaś, że o Boże, zatkało mnie? Trudne pytanie, bo czytasz dużo. Bardzo trudne pytanie. Bardzo podobały mi się zupełnie nieznane mi wcześniej wiersze faceta, który nazywa się Piotr Jasek. Na co dzień jest scenarzystą, a oto wydał tom wierszy, który ma wspaniały tytuł Myślę, że cię kocham. Dzisiaj pisanie wierszy o miłości jest sprawą ryzykowną. Współcześni poeci w ogóle nie tykają się tematu miłości, a on pisze o miłości w sposób taki dowcipny, skrótowy. To są bardzo wiersze czasami, które mają dwa zdania i w sumie tom układa się w taką opowieść smutno wesołą o związku i rozpadzie tegoż związku. To mnie ujęło bardzo i mam nadzieję go zaprosić do księgarni. Zwaliła mnie z nóg książka, której tu wspominałam na spotkaniu o Afryce, o kolonizacji Afryki, napisana przez Brytyjczyka Kenyona, spolszczona. Jak rozkradano Afrykę? Chyba tak, może już coś przekręciło w tytule, ale o kolonizacji Afryki, o tym jak Europejczycy, Belgowie, Francuzi kradli złoża afrykańskie, a potem jak lokalni liderzy tych krajów, choćby dawnego Zairu, dzisiejszego Konga, jak oni rozkradali nadal tę Afrykę i Afryka nie może się z tego podnieść tak naprawdę. To są takie dwie rzeczy. Czytam teraz reportaże Szczygła dopiero teraz. Te książki, te nagradzane i no niektóre rzeczywiście zwalają z nóg, bo są tak przytłaczająco dołujące, że też jeden dotyczy takich tematów, które są mi bliskie, bo w takiej wyniszczającej relacji z osobą uzależnioną, więc to mi się bardzo ciężko czyta. Bardzo podobała mi się taka krótka powieść Zyty Rudzkiej, krótka wymiana ognia, mini powieść. Ona dostała literacką nagrodę w Gdyni w minionym roku, zasłużoną. I to jest właściwie proza napisana przez poetkę. To jest taka poetycka proza. Trochę to jest takie może zbyt ogólne, co mówię, ale każde zdanie w tej powieści jest takie wyciosane, że mógłby się, wiesz, wyjąć to zdanie i zacytować. Ja bardzo lubię taką prozę. To prawda. Agata, będziemy cię co jakiś czas prosić o to, żebyś nam podrzucała nowe tytuły lektur. To już tak na Messengerze, a my będziemy przekazywać je dalej naszym czytelnikom. Serdecznie ci dziękuję za dzisiejsze fantastyczne spotkanie, za mnóstwo energii takiej pozytywnej i tego ciepła, które żeśmy od ciebie dostali. Było naprawdę fantastycznie. Wracaj do nas. Ja dziękuję za spotkanie. No i co? Widzimy się za tydzień, a teraz przerwa na reklamę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Zostańcie z nami.